sodowy. Wytwarzany z solanki, czyli wodnego roztworu chlorku sodu. Wykorzystywany m.in. w przemyśle włókienniczym, do bielenia, barwienia, utrwalania barwnika, spożywczym, jako środek myjąco-dezynfekujący, kosmetycznym, do produkcji mydła, farmaceutycznym, a także podczas przeróbki ropy naftowej oraz w procesach uzdatniania wody dla celów przemysłowych. Największym producentem ługu sodowego w Polsce i jednym z największych na Starym Kontynencie jest Anwil. Historia ługu sodowego we włocławskiej spółce rozpoczęła się w 1980 roku. Jaką drogę dzisiaj musi przebyć ta bezbarwna, bezzapachowa i niepalna ciecz, aby w efekcie stać się jednym z podstawowych surowców chemicznych, który znajduje zastosowanie niemal we wszystkich gałęziach przemysłu? Głównym surowcem do produkcji ługu sodowego jest solanka, czyli wodny roztwór soli kuchennej, który wydobywa się z głębokości blisko 2 km i transportuje rurociągiem do zakładów chemicznych. Pierwszym etapem procesu jest oczyszczanie wstępne, podczas którego z solanki usuwane są wszystkie zanieczyszczenia, związki wapnia, magnezu, żelaza. Odbywa się to w dużych zbiornikach, których powierzchnia pokryta jest kulkami styropianowymi. Pełnią one funkcję ochronną przed czynnikami zewnętrznymi oraz zapobiegają procesowi parowania. Fabryki znajduje się centralny system sterujący procesem produkcyjnym. Operatorzy śledzą na bieżąco jego przebieg oraz reagują na analizowane odchylenia parametrów przepływu surowców i produktów, temperatury oraz ciśnienia. Dokładnie oczyszczona solanka zostaje poddana procesowi elektrolizy. W wyniku jej rozkładu powstają trzy produkty: łuk sodowy 32%, chlor oraz wodór. W procesie elektrolizy jony sodu przechodzą przez jonoselektywną membranę, czyli przepuszczalną błonę, przez którą możliwy jest selektywny transport jonów i rozdzielenie mieszanin wpadających do membrany. To umożliwia wytworzenie superczystego ługu sodowego 32%, który następnie poddany jest procesowi odparowania, w efekcie którego wzrasta stężenie roztworu do 50%. Tak przygotowany łuk sodowy 50% jest produktem finalnym, który transportowany cysternami i autocysternami trafia do partnerów biznesowych Anwilu. Pierwszy milion ługu sodowego Anwil wyprodukował w 1996 roku, drugi, podobnie jak trzeci, po kolejnych 8 latach, podczas gdy czwarty już po 6. Czas produkcji potrzebny do wyprodukowania 1 miliona ton ługu sodowego w porównaniu do pierwszych okrągłych wolumenów skrócił się prawie trzykrotnie. Na zwiększenie efektywności procesu wpłynął fakt, że w 2005 roku Anwil gruntownie zmodernizował instalację produkcyjną, zmieniając technologię wytwarzania ługu sodowego z elektrolizy diafragmowej, tak zwanej przeponowej, na membranową, która jest aktualnie najbardziej zaawansowanym technologicznie i najmniej uciążliwym dla środowiska sposobem wytwarzania ługu. Dzięki jej zastosowaniu znacząco zredukowaliśmy zużycie energii elektrycznej o 20%. Cieplnej odnotowaliśmy trzykrotny spadek zużycia oraz wody sześciokrotny spadek. Od 1980 roku, a więc od momentu rozpoczęcia produkcji ługu sodowego, z Anwilu wyjechało łącznie 153 846 cystern nim wypełnionych. Gdyby ustawić je jedna za drugą na torach kolejowych, to ich długość, łącznie 1846 km, wyniesie tyle, ile odległość dzieląca Włocławek od księstwa Monako. Pod względem objętości wytworzony przez włocławską firmę łuk równy jest pojemności jeziora Morskie Oko.